Dorota Malesa wzięła się w USA. Skądże to? Z przypadku. Okej. Okay. Tak, Amerykę kocham od dawna i jeżdżę do Ameryki i w zasadzie nigdzie indziej, na wszystkie możliwe wakacje i każdy czas wolny tam spędzam. I od kiedy tam jeżdżę, to zawsze na każdym kroku spotykam Polaków. Jasne. A już kiedy się okazało, że w samym środku Ameryki, w Colorado, gdzie jest po prostu absolutny dziki zachód, też zobaczyłam knajpę Polanka, gdzie sprzedają schabowe i pierogi, i kiełbasę z musztardą, to stwierdziłam, że ta Polska w Ameryce jest tak strasznie obecna, a nikt o niej nie napisał tak naprawdę od dawna, więc stąd Ameryka.pl. Jak czytam sobie twoją książkę, to myślałam o tym, że myśmy trochę w ogóle o tej Polonii, o tej emigracji polskiej w Ameryce zapomnieli, bo przykryła ją grubą warstwą wielka wyprawa Polaków na Wyspy Brytyjskie i nie wiem, do Niemiec, a ta Polonia w tej Ameryce to właściwie kto to jeszcze dzisiaj jeździ do Ameryki do pracy? Już prawie nikt, to tylko ci, co wyjechali w tych latach 40. niemalże, czy to, i co tam u nich słychać, to nie wiadomo. Powiedz mi, czy to jest słuszna refleksja, że ta Polonia czuje się jakaś troszeczkę zepchnięta na drugi plan, czy że my się nimi nie interesujemy tutaj? Czy oni mają w sobie jakąś taką... Nie, chyba nie czuję się zepchnięta, natomiast rzeczywiście to jest absolutnie inna Polonia tak, niż ta, którą znamy w Niemczech czy w Wielkiej Brytanii, dlatego ona mi się taka fascynująca wydała i dlatego nazywam ją taką egzotyczną wyspą, dlatego że to są ludzie, którzy już są tam bardzo długo i oni wyrośli w Amerykę, ale jednak mimo wszystko chyba nie da się wyrosnąć tak całkowicie. No, masz liczne dowody zgromadzone w tej książce na to, że chyba nie, bo to jest w sumie taka walka o to, żeby... stać się Amerykaninem, ale jednocześnie zachować w sobie tę polskość, czymkolwiek ona właściwie jest. Nie? No tak, bo nawet jeżeli się nie staramy, to i tak ta polskość nie zostaje. Ale co jest ciekawe, to właśnie to, że bardzo często moi bohaterowie tworzą sobie polskość w oparciu o wspomnienia, bo nie byli w Polsce bardzo dawno. I stąd ta egzotyka i stąd też na przykład rozdział o Sepku, który jest takim trochę tutaj, no postępuje bardzo niestereotypowo, dlatego że rzeczywiście my odkąd weszliśmy do Unii, to raczej do Ameryki nie wyjeżdżamy, no bo po co, prawda? Tak, a to jest młody emigrant. A to jest powiedzmy. Młody po studiach prawniczych. Tak, tak. I on tak zupełnie tak bezsensownie w Ameryce siedzi, dlatego że jest tam, mieszka tam nielegalnie. I ja bardzo często myślałam sobie o tym, jakie on mógłby mieć dobre życie tu w Polsce, po tych studiach prawniczych, natomiast w Ameryce żyje nielegalnie. Oczywiście to zarabia kupę forsy, nawet gra na Wall Street i tych oszczędności ma bardzo dużo, dlatego że gromadzi je, bo szuka polskiej żony i chce być dobrą partią. Ale mimo wszystko no, nawet nie może latać samolotem, dlatego że go deportują. Tak, no tych takich małych dramatów jest tutaj dużo. Ta książka jest wesoło smutna właściwie, bo tak jak to w życiu bywa. No ale ja zastanawiałam się nad tym, czy ci ludzie jakby stanowią dla mnie taki ekwiwalent prawdziwej Polski za granicą. I tak, oni jednak po prostu, oni mówią strasznie dużo o tym, jak my jesteśmy tutaj. W sensie oni mają taką skondensowaną polską osobowość, którą tam tak rozprowadzają po prostu. To prawda, mimo że są z całkowicie różnych środowisk, miejsc w Ameryce, bo to jest i Colorado, i Chicago, i Kalifornia, i Nowy Jork. I jakiś status społeczny tych osób jest absolutnie różny. Od człowieka, który pracuje w NASA, jest super ważnym menedżerem. Syn babcia Chmiela. Syn babcia Chmiela, Artur Chmielewski, i który po prostu prawie że rządzi kosmosem. No. Po Marka, który był w Polsce gwiazdą Disco Polo, a w tej chwili jest bezdomnym na Greenpointie. Ale to też jest książka o Ameryce i o różnych systemach, w które się wpada, jak się tam przyjeżdża, tak? Bo ty właśnie piszesz o szkolnictwie tak wyższym, czyli o Lidze Bluszczowej na podstawie opowieści o jednej z twoich bohaterek. Mówisz właśnie o NASA, mówisz o bezdomności, mówisz o tych różnych aspektach rzeczywistości, które są super amerykańskie i o tym, jak się tam znaleźć. Tak, bo ja chciałam, żeby to była książka można i o nawet dowiedzieć, jak nielegalnie się tam przechować w tej Ameryce. To musiałam akurat coś zdradzić, dlatego że to jest akurat bardzo ważny element życia niektórych moich bohaterów, więc nie mogłam tego pominąć. Ale rzeczywiście, chciałam, żeby to była książka i o Polsce, i o Ameryce i rzeczywiście, jeżeli mam bohaterkę, która pokończyła wszystkie możliwe, najlepsze uniwersytety, to przybliżam trochę widzowi, czytelnikowi. Pani pracuje w telewizji normalnie, tak. Stąd ta... Przybliżam czytelnikowi, to jest Liga Bluszczowa. Jeżeli mam matkę chłopaka, który zginął w Iraku, to tłumaczę, o co chodzi z tymi wszystkimi Marinesami i tak dalej. My słuchamy o Marines, tak? Ale nie do końca wiemy, jak ta armia funkcjonuje. To prawda, to jest taki trochę taki skrypt do tego, jak wyglądają te różne amerykańskie obszary życia. A powiedz mi, jak docierałaś do tych bohaterów, bo ja mam takie
poczucie, czytając tę książkę, że w wielu momentach ty po prostu przychodzisz i mówisz: no dzień dobry, no to co tam słychać? I oni, jacyś ludzie przypadkowi, random spotkani po prostu gdzieś, nie wiem, w supermarkecie, zaczynają ci mówić. Trochę tak było. Niektórych już znałam wcześniej i wiedziałam, że jakoś ich historia powinna ujrzeć światło dzienne, że więcej osób powinno je poznać. Na przykład Basia, która sobie urządziła w środku Colorado czarny Dunajec i jest absolutnym, stuprocentową góralką, chociaż urodziła się w Chicago, ale naprawdę myślę, że zawstydziła mnie jednego górala, choć sama była w Polsce 5 razy, zdaje się. Więc na przykład Basię czy tego Sepka szukającego żony już znałam. Ale na przykład już pani Danuta, czyli właśnie matka chłopaka, który zginął w Iraku, to jest osoba, której zdjęcie zobaczyłam w Dzienniku Związkowym, czyli największej polonijnej gazecie w Chicago. I ona mnie tak zachwyciła, że ja od razu zdobyłam do niej numer telefonu i powiedziałam: pani Danuta, ja do pani muszę przyjechać. Mhm. I nie żałuję, dlatego że patrzcie, no tyle o, na przykład się słyszy o tym, że kolejny żołnierz zginął w Iraku i tak dalej. I dla nas to już taka jest trochę codzienność, no robi na nas to wrażenia. Na Amerykanach też nie. No przecież to jest kobieta, która w pewnym momencie też usłyszała, że jakiś tam człowiek zginął w Iraku i nawet nie zwróciła uwagi. Chociaż jej syn właśnie był. Tak, i dopiero potem się okazało, że to jest jej syn. Tak, to jest absolutnie poruszająca historia miłości matki do syna i takiej tęsknoty, prawda, za dzieckiem, które zginęło, ale też takiej dumy. Bo ona jednak jest dumna. Ona mówi, że jej syn nie zginął dlatego, że się zapił i po prostu wjechał w drzewo samochodem, tylko zginął broniąc kraju i że z tego chłopca, który się urodził, bo nie miał na początku imienia jako Kowalik syn, stał się bohaterem, wpisał się w historię USA. Tak. Ale to nie były to łatwe spotkania z panią Danutą, dlatego że nie przypuszczałam, że reporter tak dużo może płakać i my tam przepłakałyśmy bardzo wiele godzin. A czy oni już czytali te teksty? Czy ty je wysyłałaś do bohaterów? Czy w większości czytali, albo wiadomo, że niektórzy autoryzowali, niektórzy widzieli całe teksty. I to, co mnie cieszy, to mówią, że odnaleźli w tym siebie i że tak rzeczywiście jest. Czyli że nie, że przyjechała zła reporterka z Polski, się z nich naśmiewa, bo to w ogóle absolutnie tak nie myślę, bo ta książka jest pełna czułości, naprawdę, mi się wydaje, że ty ich kochasz po prostu. Bardzo. Właśnie. Tak, no pokochałam ich, dlatego że oni strasznie dużo tej swojej intymności mi dali i trudno się z nimi nie związać, jeżeli się ich absolutnie zrozumie. Ja myślę, że zrozumiałam. To też właśnie był ten cel książki. Ja bardzo często słyszałam, że Polacy to są tylko w tej Ameryce, tylko wędzą kiełbasę i słuchają zespołu Mazowsze, który jest wspaniały oczywiście, i że wysyłają dżinsy do Polski, bo myślą, że w Polsce nie ma jeansów, ale prawda jest taka, że paczki stanowią dosyć istotny element w twojej książce. O co chodzi z tymi paczkami do Polski? Tak, no właśnie tych paczek też nie rozumiałam, bo się właśnie często śmiałam, jak kiedy znajomi mi opowiadali, że właśnie dostają w misiu fluszowym, że Polacy w Ameryce rozpruwają tego misia, wkładają tam dolary i wysyłają, żyjąc w przekonaniu, że w Polsce niczego nie ma. I ja to strasznie chciałam zrozumieć, dlatego poszłam do Polameru. Polamer to jest największa firma wysyłkowa w Chicago, taka wysyłająca paczki do Polski, i poprosiłam, czy ja mogę tam po prostu jako wolontariuszka przez kilka dni pomagać. Zgodzono się. Ja dzięki temu miałam możliwość porozmawiania z klientami o tym, co oni do tych paczek pakują i dlaczego. No, inna sprawa, że pani Wiesia, która tym polamerem zarządza, opowiedziała całą historię Polonii przez pryzmat tego, co się do tych paczek wkładało, bo się okazuje, że różne trwale Polonii wysyłały zupełnie co innego. I ja z kolei, mnie najbardziej dziwiło to, że powiedzmy, ktoś przychodził z polskiego sklepu, kupował ptasie mleczko, które przyszło oczywiście z Polski, po czym wkładał je do paczki i wysyłał z powrotem do Polski. I ja pytam, ale po co, jeżeli ta czekolada, te banany są w Polsce? No to mówią mi, no tak, ale jeżeli ja wyślę mojemu ojcu pieniądze i napiszę, że to jest na ptasie mleczko, na banany, to on to zakitrasi i nie będzie chciał, nie kupi sobie tych bananów. A jak wyślę banany, to banany zje. No i tyle. To jest taka wysyłana czułość i miłość w tych paczkach. To prawda, jest to naprawdę wspaniałe rozdział, który też bardzo dużo mówi o emocjach, o właśnie tęsknocie, o takim rozdzieleniu i jak to wpływa na i taka tęsknota za Polską, bo pani z kolei w Kurowski Sausage Shop, czyli jednym z ostatnich takich biznesów spożywczych na Milwaukee, czyli w tym centrum dawnej polskiej dzielnicy, która się już trochę tam rozwiała i mało tych polskich biznesów zostało, ona była, pani Mariola była po prostu cała w skowronkach, dlatego że się okazało, że do Chicago przyjechał ksiądz z Gorlic, którego ona znała właśnie... Na prymicjach była. Tak. Była na prymicjach tego księdza w Gorlicach i nagle ta Polska do niej wróciła i naprawdę nie dało rady o czym innym z panią Mariolą porozmawiać, niż o tym, że przyjechał ksiądz z Gorlic. Się tak strasznie cieszyła, więc jednak chyba ta więź z Polską jest taka, że nie chcemy jej z siebie wyrzucać, jeżeli mieszkamy w Stanach. Może po prostu niektórym z nas przydałaby się chwila emigracji w życiu, żeby docenić bardziej to, gdzie żyjemy. No i wielkim bohaterem twojej książki jest Ponglish.
Zdecydowanie. Co to jest Pąglisz? Oh yeah. Pąglisz to jest coś, co... ktoś mnie już zapytał, czy to jest element snobowania się na Amerykanina. No nie. Pąglisz to jest absolutny dialekt chicagowski. Głównie chicagowski. W Nowym Jorku ja tego aż tak dużo nie słyszałam. Okay. Natomiast w Chicago każdy Polak mówi Pągliszem, choćby nie wiem co. I to są tak zwane porcza, to jest weranda od porch. Kakrocie, karaluchy, tak. Yarda to jest ten ogród, prawda? Przed domem. Garbage, no śmieci się wyrzuca na garbage. I naprawdę, ja będę Pąglisza broniła jak niepodległości, dlatego że ja sama, będąc już w Ameryce kilka ładnych razy i rozmawiając z Polakami, to ja już też tej chwili przeszło mówię porcza. Tak, no tak, okay, tak. Na porcza. Tak, natomiast właśnie snobowaniem się jest bardziej to takie mówienie z amerykańskim akcentem, jeżeli się żyło 3 tygodnie w Stanach. Bo ja zauważyłam, że moi bohaterowie, którzy niektórzy już tam siedzą, naprawdę po 20-30 lat i często nie mają kontaktu zbyt wiele z Polską, mówią perfekcyjnym polskim, no bez żadnego akcentu. Właśnie. Przeprowadziłabyś się do Stanów na stałe? Chciałabym pomieszkać. Okay, no. Na stałe chyba nie i być może ta książka mnie z tego wyleczyła, bo właśnie wszyscy w Polsce myślą, że jeżeli się wyjeżdża do Ameryki, to ten American Dream już po prostu stoi i na nas czeka, a się okazuje, że to jest droga naokoło. Więc mam nadzieję, że też krewni osób, które mieszkają w Ameryce, tę książkę przeczytają i zobaczą, że to, co w tych paczkach jest wysyłane, to tak wcale nie jest łatwo zdobyte. Wielka, wielka, ciężka krwawica. Opowieści o Polakach w USA, ameryka.pl, Dorota Malesa. Bardzo gorąco polecamy tę książkę, o której jest no, bardzo głośno. Książka ma niezłe przyjęcie i chyba się ludziom bardzo podoba. Mam nadzieję. No, jestem o tym przekonana. Bardzo Ci tej książki gratuluję i życzę Ci w takim razie, żebyś się na chwilę tam przeprowadziła, bo na pewno dzięki temu napiszesz coś nowego, świetnego i będziemy mieli jeszcze więcej Ameryki w Polsce dzięki Tobie. I może będę miała dom z porczą i z jardą. Byle bez kakroci. Tak jest, oby. Dziękuję. Dzięki.